Pan Andrzej Olejniczak, dzień dobry. To strasznie miłe, że pan przyjął nasze zaproszenie do cyklu Jazz.pl. Jesteśmy dumni, że mamy najdłuższy festiwal jazzowy w Polsce, bo co tydzień są koncerty. No tak, tak, rzeczywiście. Naprawdę. Jadę do Polski z taką radością, że od razu lepiej się czuję. Przeszedłem niedawno grypę A, ale jakoś wszystko dobrze się skończyło, także jadę w formie. Trzymamy kciuki. Panie Andrzeju, gościem tego cyklu, o którym mówię, był bardzo niedawno Adzik Sendecki. I tak sobie pomyślałem, że no muszę pana zapytać o Sunship i o to. W zasadzie nie będę pytał, czy coś z tego zostało, bo wiem, że zostało, bo wy się spotykacie od czasu do czasu przecież artystycznie w dalszym ciągu. Tak. No, to rzeczywiście no, Adzik Sendecki, mój znakomity przyjaciel. Extra Ball był moim pierwszym zespołem, można tak powiedzieć, profesjonalnym, jazzowym. I Extra Ball wtedy już był jak gdyby w czołówce jazzowej w Polsce. I zaproponowali mi Jarek z Adzikiem dobicie do tego zespołu. Także współpraca moja z Adzikiem zaczęła się już w Ekstrabolu w 76 roku chyba ubiegłego stulecia. No i później wspólnie razem stworzyliśmy Sunship. I no, w dalszym ciągu mamy kontakt, w dalszym ciągu współpracujemy. Jest to niesamowity pianista. Mogę powiedzieć śmiało, że to jest pianista, z którym mało takich pianistów jest, z którymi tak dobrze mi się grało na całym świecie. Może kiedyś spotkacie się w naszym studiu jeszcze w cyklu jazz.pl. Będziemy się dopytywać. Myślę, że to jest też jakaś taka refleksja nad losami tamtego pokolenia jazzmenów. Sendecki w Szwajcarii, pan w Hiszpanii, ale cały czas w kontakcie. Panie Andrzeju, co pewnie dużo zmienił u pana wyjazd do Hiszpanii? Tamtejsza muzyka jest, myślę, w każdym gatunku bardzo mocno przesiąknięta takim narodowym duchem. I pan zaczął poruszać się w obszarach, o których pan wcześniej nie dotykał, prawda? No z konieczności, będąc tam. No tak, w sumie mój wyjazd do Hiszpanii, znaczy mój wyjazd z Polski skończył się przypadkowo w Hiszpanii. Ja o Hiszpanii nie myślałem, ale moja małżonka dostała, eks-małżonka w tej chwili, dostała kontrakt do Orkiestry Symfonicznej w Bilbao i tak się jakoś dziwnie złożyło, że ja wcześniej bardzo dużo podróżowaliśmy, ale w Hiszpanii nigdy nie byłem. I raptem okazało się, oj, chyba zapomniałem, żeby się nikt nam nie przeszkadzał. Miejmy nadzieję, że nie będę. I raptem tak się złożyło, że wyjazd mój z Polski skończył się w Hiszpanii. I oczywiście było to dla mnie dużym zaskoczeniem, bo no, kultura jest zupełnie inna, muzyka też inna, oni inaczej też do tego wszystkiego podchodzą. Wtedy jak ja jeszcze przyjechałem do Hiszpanii w 1984 roku, to w ogóle właściwie, no, jeśli chodzi o jazz, to był zupełnie inny poziom aniżeli teraz. Także poza Tete Montoliu i dwoma sekcjami rytmicznymi było mało z kim było grać. No ale ponieważ tu osiedliśmy i jakoś tak szybko ten czas leci i potem się zaczęły się dziać różne rzeczy, bardziej nawet popowo mogę powiedzieć, aniżeli jazzowo, z zespołami muzyki pop hiszpańskiej. No i tak to się stało. I rzeczywiście, no, na pewno tutaj ten pobyt, to już tyle lat, trochę na mnie wpłynął, jeśli chodzi o
o mój sposób grania i tak dalej, no bo oni jednak troszeczkę inaczej grają, są przesiąknięci trochę z tym swoim folklorem, szczególnie ludzie z południa, którzy nie zawsze do jazzu dołączają przynajmniej jakąś tam cząsteczkę flamenco, co zresztą dzięki temu lepiej im się to sprzedaje, bo powiem szczerze, w Hiszpanii oprócz wielkich, 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 wielkich festiwali, które działają i tak dalej, na co dzień nie jest taką dyscypliną kultury, która jest bardzo tutaj popularna. Także no wszędzie jest ciężko, ale Hiszpania jest dosyć dziwnym krajem pod tym względem. Panie Andrzeju, czy nad dźwiękiem, brzmieniem pracuje się całe życie, całą karierę? Tak, tak, tak. To mogę potwierdzić z stuprocentową pewnością. Ja codziennie, jeżeli mam czas, bo nie zawsze jest do tego czas, no bo to nad dźwiękiem, praca nad dźwiękiem to przede wszystkim jest skupienie i granie odpowiednich ćwiczeń, długich dźwięków i trzeba mieć na to cierpliwość i czas. Ale tylko dzięki temu dochodzi się do brzmienia i do swojego brzmienia. Jazz jest uważany przez wielu za muzykę koncertową, bo graną na żywo, w zupełnie innym kontakcie, ale ja mam wrażenie, i to nie tylko dlatego, że widzę za panem taką scenografię, wydaje mi się, że pan jest też tak zwanym zwierzęciem studyjnym mocno. To znaczy, to jest akurat moja taka, to nie jest studio nagraniowe, ale to jest moja taka, moje studio do ćwiczenia, które nareszcie mam od 15 lat i jest wytłumione, mogę grać o 3 rano, o 5 rano, o 12 w nocy i nikomu nie przeszkadza, bo z saksofonem często bywają problemy. Także Ale pan lubi studio, prawda? Ale lubię studio. Ja osobiście powiem panu, że panie Piotrze, że ja wielu muzyków mówi, że lubi kontakt z publicznością. Ja oczywiście też bardzo lubię kontakt z publicznością i to jest oczywiście no nie do zaprzeczenia, ale dla mnie ja bardzo dobrze się czuję w studiu nagraniowym i świetnie mi się gra. I praktycznie można powiedzieć, że nawet tej publiczności nie odczuwam braku publiczności, dlatego że w studiu zawsze można sobie stworzyć takie warunki do odsłuchania tego, co się gra, do słuchania swoich kolegów, do słuchania muzyki, którą się tworzy, że to tak inspiruje i tak podnieca do grania, że naprawdę ja praktycznie najlepsze chwile, które oprócz kilku koncertów z całego życia, to najlepsze chwile, jeśli chodzi o tworzenie, o inspirację i tak dalej, to pamiętam, że jak w trakcie sesji nagraniowych, bo to jest bardzo ważne, jak właśnie ćwiczy się dźwięk i pracuje się nad tym dźwiękiem i potem wychodzisz na scenę, dochodzisz do mikrofonu, a z monitoru leci taki dźwięk, że nie wiesz, czy zmienić saksofon, czy zmienić ustnik, czy zmienić stroik, czy piano, jak grasz piano, to ciebie nie słychać, a w studiu jest rewelacyjnie. W studiu można sobie zrobić odpowiedni rewerb, można sobie zrobić, no, to jest naprawdę, dla mnie to są warunki genialne, to mnie inspirują, mnie strasznie do grania.
Panie Andrzeju, to ja mam nadzieję, że my przygotowaliśmy dla Pana idealne otoczenie, ponieważ to jest studio nagraniowe, radiowe S3 z niewielką publicznością, czyli dwa światy w jednym. Mam nadzieję, że będzie OK. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w piątek w studio S3. Bardzo się cieszymy, że będzie Pan gościem Jazz.pl. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Ja się też bardzo cieszę. Jazz.pl